niedzielę, pierdolnie! Halo, halo, witajcie, czołgiści i piloci. Mamy kolejną powtóreczkę od Skiffbucka z klanu BPBP. Oczywiście polska kultura graczy, no bo jakby, co by innego. No i kilku znowu mamy gwiazdorów. Zaczęło się w sumie od siema.pl, czy też siemka. Zobaczcie. Ale tam będzie jeszcze cześć. O. I w odpowiedzi na to lawina. Naraciotto. No cóż, nie wiem, czy teraz jest tak często, takie są sytuacje częste, bo no, dawno nie grałem. I nie wiem. Jednak z tych maili, które dostaję od widzów, chyba jednak jest tego sporo. Nawet takie krótkie epizody, ale są. No i twój stary to ciota KV1? Czy też KW1? No i tutaj polecę kolejne tekściorki. Cóż, no szkoda, że tak Polacy się miłują. Jestem ciekaw, co by się stało, gdyby tak doszło do tej wojny, czy ludzie by się zjednoczyli, czy to tylko takie są akcje w grze. Słyszałem, że lub mymla flaki, nie wiem o co to poszło, chodzi. No i tutaj kolega znowu też napisał tak jak w poprzednim replayu, przestańcie, czy też stop. Ale to nic nie daje. Jak się takie wilki gryzą, to lepiej się nie odzywać. Bo jeszcze z rozjemcy zrobimy się ofiarą. I to jest ból. Przeszkadza to w grze. O właśnie, z kim chcesz grać, z tymi debilami z tyłu? Ktoś może powiedzieć, no wyłącz sobie czat i będziesz miał spokój. No tak, tylko że jak się czat wyłączy, to czasami naprawdę ten czat może uratować człowieka, bo ktoś coś napisze, czy też napisze, żeby pomóc, lub też żeby uważać, ten uważaj. No i to jest to. Chociaż ja na początku, jak włączono tą opcję, mam nadzieję, że nie mylę gier, wyłączałem czat. Oj, tutaj w sumie jeszcze coś tam będzie rzucone mięsem, ale to już będzie końcówka w sumie. Tutaj kolega sobie fajną pozycję obrał. No ale cóż. Fioletowy kupa. Dupa! Jak czerwony kupa. No, MR Tanks, jak ci tam boli chuj w dupie? Boli, ha ha ha. O, jest. Szkoda mi czasami niektórych ludzi. Naprawdę. No ale cóż. To chyba tak musi być. Dobra, dzięki bardzo. Na razie, trzymajcie się.